witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 5:30, czas wyruszać na wykopki. Jestem już na polu. Temperatura dzisiaj spadła do minus 3 stopni w nocy i patrzcie, co się dzieje. Ciężko jest szpadel bić. Pod spodem jeszcze jest miękko, ale już jest skorupa 2-3 cm, więc będzie dzisiaj ciężko z kopaniem. Ale to nic. Te ostatnie wykopki tego roku muszę jakoś zaliczyć. Jestem około 4 metrów od samochodu. Pierwszy sygnał i trafiłem, tak mi się wydaje, że jakiś guziczek, ale jak widzicie uszka nie ma. Ciekawe, co to za guzik. Taki bardzo malutki. Możliwe, że to był jakiś taki carski mały. Odszedłem dosłownie 4 metry od auta. Pierwszy dołek i trafiłem taki guziczek. Musiałem grudkę ziemi rozbijać, bo już był w tej warstwie zamarzniętej. Stan słaby tego guzika jest. Prawdopodobnie to będzie ten carski, ale malutki guziczek. Ale dobrze się zapowiada. Ten ostatni wypad tego roku. Trafiłem teraz czubeczek. Jest monetka. Wypadła z grudki zamarzniętej ziemi. Nie jestem pewny, co to moneta, ale stan tej monetki niestety jest bardzo słaby. Jakiś wycieruch. A szkoda. Dobra, szukam dalej. A teraz znalazłem taki oto zapalnik. Aluminiowy. Druga sztuka, jaką już udało mi się znaleźć. Pierwszą, jak dobrze pamiętam, na tym samym polu co fibule. I patrzcie, co znalazłem. Kilka tygodni temu, na wcześniejszym wyjeździe, też była obrączka. I dzisiaj tak samo. Niestety, po raz kolejny nie jest złota. Takie często się znajdują, w ciągu sezonu to kilka się znajdzie. Ale będzie na kupce sobie leżeć z innymi. Tymczasem trafiłem taką monetkę, troszeczkę większa od borotynki, ale niestety, jak widzicie, niecała. Zrobiłem 4 długości pola, troszeczkę zmarzłem, w twarz głównie, więc rozgrzewam się w aucie i sobie jakąś herbatkę z kanapką przetrącę. A tymczasem znalazłem taką blachę z jakimś otworem. Prawdopodobnie przestrzelonym.
materiał tej blaszki to raczej mosiądz. A tymczasem trafiłem półóweczkę z zapalnika. Ten element jest akurat stalowy. Trafiłem monetkę. Jak widzicie, śnieg zaczyna pruszyć. Ale może mnie nie zasypie. Ciekawe, co to moneta. Chyba kopiejeczka. Zaraz zobaczymy jeszcze z tej strony. Tak. Jakaś kopiejka. Bez szału. Coś takiego trafiłem. Przypomina to zapalnik, ale nie jestem pewny. Materiał stal. Ciekawe. No widać, w środku jest pusty. No. Ciekawe, od jakiego pocisku on był. Można powiedzieć, że dzisiaj powinny być walentynki. Śnieg pada, jest zimno. I znalazłem takie malutkie serduszko. Zaczyna się biało robić na polu, a ja znalazłem w międzyczasie jakiś guziczek. Zobaczymy, czy jest uszko. Chyba jest. To dobrze. Uszko jest. Jeszcze ucieka ode mnie. Chyba mnie nie lubi ten guzik. Ciekawe, czy coś na nim będzie widać. Niestety, zwykły błyszczowy. Z 15 metrów dalej znalazłem kolejny guzik, ale tym razem bez łóżka i również płaszczowy. A tymczasem trafiłem taką oto podkówkę od buta. Będzie kolekcja podkówek, bo już mam ich kilkanaście. Jak widzicie, już bielutko się robi. A patrzcie, co ja znalazłem. W grudce ziemi zmarzniętej krzyżyk jest. Tylko nie chcę go uszkodzić. Chyba całą grudkę wrzucę do torby, żeby mu kuku nie zrobić. Zrobiłem sobie przerwę na gorącą herbatę. Bo troszeczkę zmęczyłem się. Widzicie, już biało się zrobiło. Będę w śniegu wracał do domu. Tak myślę, że jeszcze z 4 długości pola zrobię dzisiaj. Herbatka super. Taki termosik sobie kupiłem z rok temu i jestem bardzo zadowolony. I taki termos będzie nagrodą numer 3 w konkursie na 1000 subskrypcji. Identyczny, już czeka na półce. Nagrodą numer 2 prawdopodobnie będzie pierwsza nagroda z konkursu na 900 subów, bo Jakub nie odezwał się do mnie, więc ta nagroda będzie nagrodą numer 2, a nagroda numer 1 to jeszcze wam powiem w zapowiedzi konkursu. A tymczasem zdrówka i odpoczywam jeszcze chwilę. A teraz będę miał czym zjeść obiad na polu. Znalazłem kolejną monetkę, ale niestety jest strasznie wytarta, nic na niej nie widać. Od dłuższej chwili nie ma żadnego fajnego sygnału. Jeszcze zostało mi 1,5 długości pola i będę kończył na dzisiaj. Andów za dużo nie ma, ale te, co są, i tak cieszą. Sezon można zaliczyć do udanych. Chyba ten jest lepszy od tamtego. No, zdecydowanie. Zobaczymy, jaki przyszły będzie. Plany są duże. 2 nowe pozwolenia mam w planach.
plus jeszcze to pozwolenie aktualne tutaj na ten rejon będę przedłużał, bo 8 chyba hektarów nie dotknąłem nawet, a chciałbym z dwa razy tamte pola zrobić po żniwach, no i w przyszłym roku jeszcze. I znów dopadła mnie klątwa PRL-u, czyli 20 groszy. Mam kolejną monetkę, ale jej stan jest tragiczny. Stawiam na 20 groszy z drugiej RP. W ziemi one słabo się zachowują. Znalazłem kolejną monetkę. Za wiele szczegółów na niej nie widać. Jak zwykle. O. Niestety. Stan bardzo słaby tej monety jeszcze ucieka ode mnie. Ta też mnie nie lubi. No szkoda. Dobra. Niecała długość pola została i będę kończył na dzisiaj. Teraz trafiłem taką klamerkę, jak i z bolczykiem, który był tutaj razem. Bolczyk żelazny, taki stalowy jakiś, a klamerka mosiężna. Więcej sygnałów nie ma wokół, ale ładnie biło. Z 30 cm. A teraz wyszedł taki oto czubeczek. Już niedaleko mi zostało do auta. Jakieś 50 metrów i będę kończył kopanką. I trafiłem teraz łuseczkę z mauzerka. Skończyłem na dzisiaj jeszcze łyk ciepłej herbatki. Żegnam się z polami w Marczu oraz lasem. Zobaczę się z nimi dopiero wiosną. Może w marcu, jak się uda. Jestem już w domu. To są śmieci z tego wypadu. Trochę tego było, jak zawsze, a tymczasem zapraszam na podsumowanie. Zaczynamy podsumowanie tego wypadu. Od samej góry elementy zapalników, tutaj taki stalowy, ten drugi. Tak mi się wydaje, że te dwa mogłyby być całością, gdyby ten wszedł w tego i tu się udało to wkręcić. Tu jest gwint. Tu był gwint, może to było jedną całością, a może i nie. Taki aluminiowy kawałek zapalnika. Lecimy dalej. Kawałek drutu mosiężnego, blaszka taka przestrzelona, mosiężna, kawałeczki pierścieni wiodących, kawałki łusek, takie destrukty, trzy czubeczki ołowiane. Proszę bardzo. Dwie klamerki, guziczki, ale widzieliście, że wszystkie są bardzo, bardzo słabe. Taka obrączka jeszcze, niestety tylko mosiężna. Jeżeli chodzi o monetki, jak widzicie, stan słaby tych monetek jest. Ta kopiejka tylko taka w miarę jest, ale też bez szału. Serduszko możliwe, że z jakiegoś pierścionka, bo tutaj takie dwa miejsca na zaczep jakiś pozostały. Podkówka od bucika. I na sam koniec taki oto krzyżyk. Prawdopodobnie posrebrzany, tak mi się wydaje. Dosyć ładny stan tego krzyżyka i takie to były wykopki kończące mój sezon. Szału nie ma na tym wypadzie, ale wiadomo, nie za każdym razem super fanty wychodzą. Trzeba czasami wytuptać swoje, żeby coś konkretnego znaleźć. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, życząc wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, a ja do wykopków wrócę dopiero gdzieś w marcu, jak wrócę z gór. Pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do Was. Cześć!